Szanowni Państwo, 2 maja to Dzień Polaków i Polonii za granicą. Jest to dzień, któremu towarzyszą ustanowione przez Parlament obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji chciałabym Państwu serdecznie podziękować za wkład w budowanie marki, jaką jest Polska, za Państwa zaangażowanie, oddanie, życzliwość w pielęgnację tego, co jest naszą kulturą i tradycją. Szczególnie serdecznie dziękuję tym wszystkim Polakom, którzy dzisiaj żyją w Ukrainie. Dziękuję, że poprzez swoją postawę pokazujecie naszą gościnność, pokazujecie nasze najlepsze cechy. Dziękuję za to, że pielęgnujecie Państwo jako Polonia na całym świecie język i tradycje, które są w naszej historii i w naszym DNA wpisane od zawsze. Życzę, byście mieli wiele okazji do powrotu do Polski, żebyście mogli odkrywać to, co jest naszym pięknem i wspólnym dobrem. Do zobaczenia.